Podlasie Nadbużańskie. Jak tu jest i dlaczego tak fajnie, zwłaszcza na rowerze? Na przedłużony wrześniowy weekend pojechaliśmy pod samą granicę z Białorusią. Cel? Przede wszystkim być. Blisko rzeki, natury i sielskiego klimatu, którego nad Bugiem nie brakuje. Będziemy poruszać się mniej więcej po tym obszarze. Odwiedzimy kilka punktów widokowych, kopalnie Kredy, drewniane cerkwie, Świętą Górę Krzyży w Grabarce i jeszcze kilka miejsc. Rozsiądźcie się wygodnie i zarezerwujcie kilka minut. Zaczynamy. Początkowo plan był taki, że nad Bug w okolice Drohiczyna dojadę sobie z Pragi Południe Warszawskiej, czyli z miejsca, gdzie aktualnie mieszkam, na rowerze, po prostu, bez pomocy pociągu. No ale nie udało się, trochę się rozchorowałem, szczerze mówiąc, i stwierdziłem, że może taki duży wysiłek będzie za duży, więc jadę z Siedlec. Jestem aktualnie w Siedlcach, dojechałem tutaj pociągiem i przed siebie do Drohiczyna jadę, mam około 50 km, na szczęście z wiatrem. Wziąłem sobie 2 dni wolnego w pracy, natomiast Kasia nie, więc dojedzie do mnie dopiero jutro wieczorem. Przyjadę po nią oczywiście na dworzec. Ale no dzisiaj mam taki samotny dzień, samotny wieczór, jutro w zasadzie też, popołudnie całe. No i powiem wam tak, że z jednej strony czasami się cieszę podróżując samemu, bo jakby no człowiek bardziej doświadcza, bardziej się skupia, zależnie może egoistycznie, ale na sobie. Natomiast jakby chodzi o doświadczenia, chodzi o przeżycia, chodzi o to, że no nie wiem, wchodząc na jakiś tam punkt widokowy albo już w ogóle będąc w innym kraju, no to jakby więcej chłoniesz, więcej masz możliwości interakcji też z drugim człowiekiem. A z drugiej strony nie ma się z kim dzielić tym wszystkim, więc jakby no słabo pod tym kątem, już niezależnie od tego, że jesteśmy małżeństwem i jakby wypada i fajnie jest podróżować razem. A jak wy macie, powiedzcie, jak jeździcie gdzieś, nieważne czy na rower, czy nie na rower, próbowaliście samotnej wyprawy, czy wolicie jednak z kimś? Podzielcie się w komentarzu swoją opinią, tak luźno pytam. No i co, jedziemy dalej. Do Drohiczyna z Wyszkowa można dojechać nadbużańskim szlakiem rowerowym, ale tak się składa, że na odcinku, który mnie interesuje, trasa rzadko biegnie nad samą rzeką. Ja z Siedlec wybieram taką przelotową trasę. I skręcamy na przygody. Mam nadzieję, że będzie ich więcej niż 6. Choć wyjazd raczej zapowiada się spokojny. Nie ma biwaku, bez ogniska. A jak ognisko, to kiełbaska. Tak wygląda dzisiejsza moja miejscówka. Powiem wam, że naprawdę tutaj pod Drohiczynem bardzo, bardzo dużo takich dzikich, niezagospodarowanych łąk jest nad Bugiem i bez większego problemu można znaleźć miejscówkę pod namiot. Ja w zasadzie tutaj sobie wybrzydzałem trochę, bo z racji sporego wiatru, no i tego, że paliłem ognisko, no to zależało mi, żeby troszkę się odsłonić od wiatru, który wieje za moich pleców. No ale tak, jest miejsce na namiot, jest miejsce na ognisko, widzę, że tutaj tych miejsc na ognisko trochę jest, niektóre już zarastają, prawdopodobnie sporo wędkarzy tutaj po prostu przyjeżdża, no i dostęp do rzeki też jakiś jest.
Bugu raczej nie proponowałbym pływać, no bo jest to zdradliwa rzeka. Wszyscy tak mówią. Ja nie próbowałem, więc też no myślę, że nie ma co kusić losu. Tymczasem zdrówko, poranna kawka. No to jadę do tego Drohiczyna. A w nim Góra Zamkowa, z której rozciąga się taki widok na meandrujący Bug. Barokowa katedra Trójcy Świętej też zasługuje na waszą uwagę. A wiedzieliście, że Drohiczyn w średniowieczu był stolicą Podlasia? Jest jednym z najstarszych miast regionu, choć nie tak ważnym jak kiedyś. Ale poza górą warto przyjść nad sam Bug. I generalnie dość historii, a teraz trochę praktykaliów, bo do Drohiczyna można przepłynąć się promem. Zarówno jeżeli jesteście zmotoryzowani albo zrowerowani, tak jak ja, możecie to zrobić. Niestety we wrześniu prom pływa już tylko weekendy. I generalnie takie przeprawy promowe na Bugu są tutaj w okolicy dwie. Następna jest kilkanaście kilometrów dalej w Mielniku i ta z kolei pływa codziennie. I co istotne, też wieże widokowe tutaj w tym rejonie są bezpłatne. Może to nie powinno dziwić, ale wiecie co, ostatnio byliśmy na Kaszubach i tam dosłownie no byle wieża z widokiem na parę jezior, 10 zł, 20 zł. Kurde, co się dzieje? No ale wiadomo, no jakby tutaj jest właścicielem zapewne gmina, a tam są to pewnie wieże prywatne. No i na szczycie taka luneta. Gdzie tu się wrzuca 2 zł? Też bezpłatna. No dobra, ale czemu ten odcinek nazwaliśmy Podlasie Nadburzańskie? Co to jest w ogóle Podlasie Nadburzańskie? Może najłatwiej będzie, jak nie będę klepał jakiejś definicji, tylko po prostu powiem wam, jak ja to rozumiem, jak my to rozumiemy. Jestem przy takiej bardzo ciekawej mapce. Jak widzicie, jest po prostu naszpikowana atrakcjami. Tutaj po środku płynie Bug. I co jest istotne, ten Bug w tym miejscu łączy tak jakby trzy województwa, no bo na południu mamy województwo mazowieckie, na południowym wschodzie mamy województwo lubelskie, a na północy podlaskie. Ja w tym momencie jestem w Drohiczynie, czyli w województwie podlaskim, natomiast jakby tutaj te granice się troszeczkę zacierają i jak najbardziej jesteśmy na Podlasiu. Nie można tego nazwać na Lubelszczyźnie czy na Mazowszu, no zdecydowanie nie, bo jest tu bardzo podlasko, kuchnia jest podlaska. Prawosławie też jest podlaskie, tak? No bo jakby cerkiewki, które za chwileczkę wam pokażemy też, no to jest jakby domena Podlasia. Ale przede wszystkim sielskość, spokój, cisza. Po to się tu przyjeżdża, by ładować baterie. Historyczne granice Podlasia obejmują środkową i południową część dzisiejszego województwa podlaskiego oraz wschodnią część mazowieckiego. Żeby nieco bardziej poczuć rytm Podlasia Nadburzańskiego, odwiedzam Drohiczyński Festiwal Karawaningowy. Co prawda kamperowi nie jesteśmy, ale niezależnie od tego naprawdę sporo się tu dzieje. Dobra, czas jechać dalej w stronę granicy. Kierunek Mielnik. Powiem wam, że szlak o wdzięcznej nazwie Bug Rajem dla turysty jest całkiem fajny. Trochę zróżnicowany, bo raz jedziemy równiutkim asfaltem, raz jedziemy taką drogą jak tutaj. Trafił się też odcinek po krajówce, ale na szczęście na tym odcinku ona nie jest zbyt ruchliwa, więc jakby nie ma problemu. Fajnie, fajnie. Malowniczo i widać już jesienne kolory. Do Mielnika zostało mi parę kilometrów, a tam też czeka mnie góra, więc też trzeba będzie podjechać albo podejść, zobaczymy. Ale będzie punkt widokowy na wciąż działającą kopalnię kredy. Z tego co wyczytałem, jest to największa kopalnia kredy w Polsce, funkcjonująca obecnie. Przecinam tory kolejowe. To jest linia do Hajnówki. A tam po mojej prawej stronie widać stąd zresztą taki duży most nad Bugiem, bardzo ładny, stalowy. W sumie Kasia dzisiaj będzie nim jechała, no bo ja się wieczorem odbieram ze stacji w Siemiatyczach,
Więc nawet nie zazdroszczę, że się przejedzie nimi, zobaczy Bóg z tamtej perspektywy. Drohiczynie na wzgórzu nad Bugiem stoi katedra, a w Mielniku za moimi plecami kiedyś stał zamek, natomiast u jego podnóża stoją wciąż ruiny kościoła. Kościół ten został spalony, zresztą miał różne perturbacje historyczne, natomiast został ostatecznie spalony podczas I wojny światowej. No i z racji, że już potem istniał inny kościół w Mielniku, podjęto decyzję, żeby go nie odbudowywać i został w obecnej formie. Rzadko się zdarza w Polsce oglądać ruiny kościoła, musicie przyznać, natomiast te są całkiem fotogeniczne. A ja teraz idę na górę zamkową. No fajnie, naprawdę fajnie. Tym bardziej, że bardzo mamy ciekawe chmury dzisiaj. Miało być tak mocno pochmurno, a praktycznie cały dzień miałem ze słońcem. Trochę się chowało za chmurkę, ale ogólnie spoko. Mielnik to bardzo ciekawa miejscowość, położona na schodzących w głąb doliny zboczach. Co tu robić? No, zwiedzać. Choćby położoną nad Bugiem cerkiew, Rowską Górę, czyli jeden z kilku punktów widokowych, albo winnicę. Serio, w Mielniku od kilkunastu lat produkuje się wino na szeroką skalę. Można wpaść na degustację po wcześniejszym umówieniu, co z miłą chęcią zrobiliśmy. Bo dobrego wina nigdy nie odmawiamy. Kurde, zjajałem się trochę. A niby jesteśmy w płaskim regionie. No ale Mielnik absolutnie nie jest płaski. Mam teraz skojarzenie, że jesteśmy na Górnym Śląsku w ogóle, no bo zobaczcie, wagony takie kopalniane. Natomiast nie. Tak, w zasadzie tak, jest tutaj kopalnia, kopalnia Kredy, odkrywkowa kopalnia Kredy, na którą mamy bardzo fajny punkt widokowy, jest taka wiatka. No i zobaczcie sami, jak to wygląda. W Mielniku zostaje, a w zasadzie zostajemy na noc. Pociąg przyjechał punktualnie. I dobrze, bo śpimy dziś w wyjątkowym miejscu. Obserwatorium znajduje się w granicach Mielnika, ale nad samą rzeką. No i co, ogólnie zarządza tym Tygiel Doliny Bugu, takie stowarzyszenie. Na stronie, którą podam wam w opisie tego filmu, można uzyskać wszystkie informacje, jak się tutaj dostać, gdzie pobrać klucze i tak dalej. Kosztuje to 150 zł za dobę. No i w środku mamy toaletę, czajnik, możliwość zrobienia kawy, jest ekspres, generalnie łóżeczko na górze. Można spać i obudzić się z widokiem. Tutaj spimy. Łóżeczko jest rozkładane, a po przebudzeniu możemy wypatrzeć jakieś ciekawe ptaki. Warunki są naprawdę spoko, dość minimalistyczne, ale bardzo komfortowe i naprawdę bardzo fajnie. Mamy tutaj niewielki pomost, kąpielisko, no naprawdę super sprawa, nam się bardzo podobało. A to, co interesuje nas najbardziej, to szlaki rowerowe, które mamy przyjemność tu odkrywać. Okej. No niestety trzeba się zbierać dalej w drogę. Wyspałeś się dzisiaj w naszym nowym lokum? Wyspałem się, było ogrzewanie. Są tu takie piecyki elektryczne na ewentualne właśnie chłodniejsze noce. Nie jest to obiekt całoroczny, ale taki wczesno-jesienny jeszcze jak najbardziej daje radę.
No to Kasia, doczekałaś się. Jedziemy teraz już wspólnie na wycieczkę dzisiaj. Tak, pod samą białoruską granicę. Będziemy widzieć mur. Tak się złożyło, że jesteśmy na Podlasiu Nadbużańskim, po stronie województwa podlaskiego. No i tak naprawdę jest to ostatni fragment Podlasia, kulturowego Podlasia, którego nie znamy, nie znaliśmy do tej pory, bo byliśmy na Podlasiu Mazowieckim, czyli po stronie południowej Bugu, i byliśmy też na Podlasiu tym, wzdłuż którego biegnie podlaski szlak bociani, czyli od Hajnówki w górę. No i trochę na Podlasiu Lubelskim. No i co, Kasia? Koniec jazdy, szlaban, mur i koniec. Jeżdżąc po Podlasiu, nie sposób pominąć wyznania wielu mieszkańców tego regionu. Z oficjalnych statystyk wynika, że na Podlasiu mieszka aż 200 tysięcy osób prawosławnych, czyli jakieś 40% tej grupy wyznaniowej całej Polski. Patrząc turystycznym okiem, koniecznie obiedźcie piękne cerkwie, zaczynając zwłaszcza właśnie od tej przy samej granicy. Dotarliśmy do cerkwi w Koterce, jak widzicie, taka piękna, niebieska. W środku jest jeszcze piękniejsza, ale tam niestety nie można nagrywać, robić zdjęć, więc to uszanowaliśmy. Właśnie trwa nabożeństwo. Jak tutaj będziecie, koniecznie zajrzyjcie do środka. Rzadko jest to otwarte. Jest teraz niedziela, godzina 12, więc zakładam, że właśnie wtedy najlepiej jest celować. Na pewno można to sprawdzić, natomiast sama cerkiew jest piękna, jest bardzo urokliwa, ale jakby położenie jest niesamowite, bo wokół mamy bagna. 300 metrów stąd jest mur graniczny z Białorusią i zastanawiamy się w ogóle, czy oni tu mają prąd, bo za nami pewnie słychać chodzi niestety. Chodzi taki głośny agregat. Chodzi agregat prądowy, ale jednak no kilkunastu wiernych w środku jest, więc dla kogoś te nabożeństwa się odbywają jeszcze. O podlaskich cerkwiach przeczytacie więcej w naszym artykule na blogu. Nie damy rady dojechać aż do Hajnówki, więc kierujemy się na Grabarkę, czyli świętą górę dla wyznawców prawosławia. Po drodze krótki przystanek w nurcu stacji. I tak mamy po drodze, a znajdują się tu dwie ciekawe budowle, czyli wieża ciśnień i carski dworzec, który teraz jest biblioteką. Grabarka, znana również jako Góra Krzyży, to miejsce pielgrzymkowe, bardzo ważne, prawosławnych w Polsce. Taka druga, tylko że bardziej chrześcijańska, Częstochowa. Znajduje się tutaj na górze cerkiew Przemienienia Pańskiego i wokół jest mnóstwo, po prostu tysiące krzyży przyniesionych przez wiernych w intencjach modlitewnych. Tak, widzimy właśnie krzyże z datami oraz z intencjami. Zobaczcie, tutaj na przykład mamy całą litanię imion. Coś niesamowitego. A jak będziecie w Grabarce, to bardzo mocno polecamy lokalny bar, taką knajpeczkę, Smaki Podlasia przy drodze wojewódzkiej. Takie fajne babki tam podają. Już widać, że dobre, nie? Bo jeszcze nie próbowaliśmy, ale... Ale polecamy. Ale polecamy. No i co? Nad Bugiem fajnie jest? Po obejrzeniu filmu zgodzicie się z nami? Mamy taką nadzieję. To raczej ostatnia wyprawa rowerowa w tym roku, ale sezon na planowanie kolejnych i inspirowanie się tym, co już było, nigdy się nie kończy. Dlatego zapraszamy do innych rowerowych filmów i zostawienia reakcji po sobie. Dzięki i do następnego.